O Złej Hrabinie z Nowej Cerekwi Szarlotta z Wrbna była złą hrabiną i bardzo dawno temu mieszkała w zamku w Nowej Cerekwi. Wszyscy się jej bali, nawet burmistrz miasteczka podlegał jej rozkazom. Życie mieszkańców zależne było od nastroju Złej Hrabiny. Wszyscy jednak lubili córkę Szarlotty, Waldburgę. Była to bardzo miła, dobra i ładna dzieweczka istne przeciwieństwo matki, która była okrutna i chciwa. Ojciec Waldburgi zginął w pojedynku. W sędziostwie w nowej cerekwi żył chłop, Wacław Proskał. Swojego jedynego syna Kacpra wysłał do szkoły w Pradze. Gdy ten wrócił ubrany w jedwabne szaty na szlachetnym rumaku i wjechał do miasteczka, Ujrzała go Waldburga i jej serce zapłonęło ku niemu gorącą miłością. Nie oddała dotąd serca żadnemu z rycerzy ubiegających się o jej względy, a było ich wielu. I dziewczyna nie była obojętna Kacprowi, który w letnie noce ukryty za jaśminowym krzakiem grał i śpiewał pod zamkowym murem tak długo, dopóki nie ujrzał Waldburgi pochylonej nad jaśminem. Pewnego wieczora Waldburga rzuciła ukochanemu czerwoną różę. Ten podniósł ją i przeskoczył mur, i stojąc przy ukochanej wyznał jej swoją miłość. Nie zaznali jednak szczęścia. W dniu świętych Piotra i Pawła do zamku przybył rycerz, któremu zła Charlotte obiecała oddać za żonę Waldburgę. Za tydzień miał się odbyć ślub i wesele. Waldburga nie poddała się jednak i prosiła matkę o zmianę decyzji, bo kocha kacpra. Ta jednak nie uległa prośbom córki, na dodatek kazała przyprowadzić kacpra na zamek i uwięzić w lochu. Nic nie mogło skłonić złej hrabiny do zmiany decyzji. Tak więc nadszedł dzień ślubu. Goście weselni zebrani byli w oświetlonej i przystrojonej sali rycerskiej. Był tam też rycerz w swoich świetnych szatach. Brakowało jedynie matki i córki. Charlotta poszła zobaczyć, czy w piekarni zamkowej wszystko już jest przygotowane, a za nią, błagając na kolanach o zmianę decyzji, pełzła Waldburga. Matka była nieugięta. Wtedy dziewczyna krzyknęła. Nigdy nie zostanę żoną obcego rycerza. Po czym zerwała z głowy welon i narzeczeński wieniec. Zdenerwowana hrabina w złości wykrzyknęła, ty dziewko bez honoru! i uderzyła dziewczynę tak, że ta padając uderzyła się nieszczęśliwie o filar muru i zmarła. Goście, zobaczywszy, co się stało, rozeszli się przerażeni, a w sali rycerskiej zgasły świece. Dziś z zamku pozostała ruina, obok której przechodzi się z dreszczem. Można tam czasem na świętych Piotra i Pawła o zmroku zobaczyć bladą Charlotte grzebiącą w skrzyni z klejnotami porzuconymi przez niedoszłego męża córki. Projekt Głupczyckie podania i legendy w komiksach i dźwiękach realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi. Audiobook dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.